Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego, po Tczewie jeździ się coraz bezpieczniej na rowerze. W ubiegłym roku w mieście doszło tylko do 14 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Liczba tego typu kolizji systematycznie maleje. Jak przekonuje Grzegorz Pawlikowski z Urzędu Miejskiego, użytkownicy jednośladów mogą się czuć bezpiecznie. Czy mieszkańcy Tczewa bezpiecznie jeżdżą na rowerach? Coraz bezpieczniej. Zeszły rok jest zaskakujący, jeżeli chodzi o statystyki wypadków, zdarzeń drogowych, dlatego że mieliśmy tylko, można powiedzieć, 14 zdarzeń rowerowych z udziałem rowerzystów. Jest to najmniej od 2014 roku. A jeżeli porównując rok do roku, czyli 2020 i 2019, to jest to o połowę mniej, ponieważ wtedy było 28 wypadków, więc nas ta zmiana bardzo cieszy. Przede wszystkim nie było żadnego wypadku ani śmiertelnego, ani wypadku z obrażeniami ciężkimi. Były tylko 3 obrażenia lekkie, co też jest wynikiem praktycznie najlepszym ex aequo z 2011 rokiem. A kolejną dobrą informacją, co prawda musimy jeszcze sprawdzić dane z tego roku, jak się one później pojawią, ale no na razie jest, jak można powiedzieć, pozytywny trend. Chodzi o naszą kampanię, którą prowadziliśmy w zeszłym roku, Kierowcy ustąp pierwszeństwa. Kampania polegała na informowaniu kierowców o tym, w których miejscach rowerzyści mają pierwszeństwo, a w których nie. Ona dosyć szeroko była propagowana od sierpnia zeszłego roku do końca roku i ze statystyk wynika, że w czasie trwania tej kampanii, czyli od sierpnia zeszłego roku do końca roku, nie było żadnego zdarzenia, które było spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa. No, liczymy na to, że ten trend się utrzyma, szczególnie, że no, nieustąpienie pierwszeństwa jest jakby głównym czynnikiem wszystkich zdarzeń drogowych, więc no, zobaczymy, jak będą kolejne statystyki, ale no, póki co jesteśmy pozytywnie nastawieni do tych wyników. A czy pandemia w jakiś sposób wpłynęła na przykład na ilość rowerzystów, że ta liczba się zwiększyła? Właśnie to też weryfikowaliśmy, dlatego że można też pomyśleć, że no tak, jest pandemia, mniej osób jeździ, więc te statystyki spadają. Jeżeli chodzi o ruch rowerowy, no mamy tu 4 liczniki rowerowe w Tczewie. Jest praktycznie, on był na tym samym poziomie, co w latach poprzednich. Można powiedzieć, że gdyby nie pandemia, to pewnie byłby większy, bo co roku on rósł. Spadek w zeszłym roku to był o 0,7%, czyli tak naprawdę o 1%. Czyli ta liczba rowerzystów nie ma wpływu na to, że tych wypadków jest mniej. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, że o wiele mniej osób w zeszłym roku, z uwagi też na limity, obawy różne, jeździło komunikacją publiczną, więc jeżeli nie wzrósł ruch rowerowy, to zapewne większość przesiadła się do samochodu, więc można też stwierdzić, że był większy ruch kołowy, większy ruch osób, które poruszają się samochodem, więc przy większym ruchu samochodowym i na niezmienionym poziomie ruchu rowerowym, tego typu statystyki naprawdę są dobre.